Siema i witamy z Mandello Delario z fabryki Moto Guzzi. Teraz idziemy zwiedzać muzeum. Pięknie jak widać. Ale wy jesteś... Nie tylko Moto Guzzi można spotkać w Mandello. Można zobaczyć sporo fabrycznych prototypów. Muzeum Moto Guzzi w fabryce w Mandello. Piękna sprawa, piękne miejsce. Od najmniejszych modeli po średnie do większych. Tunel aerodynamiczny Moto Guzzi jako pierwsze zaprojektowało motocykl w tunelu właśnie aerodynamicznym. By miał jak najlepsze osiągi. I wchodzimy do hali silników. I klasyczne. O, to jednak nie klasyczne. Nie wiem jak to nazwać, V3. To jeszcze chorostka. Podamy nasz podpis firmowy. Podpis Unique Bikers musi być. Księga pamięci. Autobus. Proszę. Kolejne pięterko. Z potężniejszymi furami. Jak mieli nie budować fajnych, pięknych motocykli, jak mają taki widok za oknem. Od lat wyposażało włoską, a także amerykańską policję w motocykle. I tu mamy kilka okazów policyjnych z tych lat. Brewa z dołożoną owiewką. I lampą z Aprili RS-ki. I Le Mans. Cała seria Le Mans. RL-ka, nie, 9100 Sport. To jest Daytona. Piękna Daytona. Silnik litrowy, taki sam jak Centauro. 100 koni, a w wersji RS było 110 koni. Wtedy miało możliwości walczenia z Ducati. Piękności. Ile mam w wersji ten? Piękny. Spójrzcie pod fabryką, ile fanów. Dział wyścigowy. Naprawdę warto tutaj przyjechać i zobaczyć. Wow, wzdłużna. Wow. To naprawdę jest tu co obejrzeć. I GP500 z charakterystyczną osłoną aerodynamiczną. Te motocykle walczyły na wyspie Man. I największe cudeńko Otto Cylindri. Otto Cylindri.
zdecydowanie najciekawsza część muzeum. 14 Coppa Italia. Spójrzcie na to doładowanie. Teraz coś, po co w zasadzie tu przyjechałem. Motocykl moich marzeń, MGS Raiden Concept. Przepiękny. To jest ostatni prawdziwy Guccio. Rewelacyjny. Spójrzcie tylko na te detale. Na 4 koła, można mieć na 2 koła, a można mieć na 3 hydrauliczne. Wojskowa maszyna. I pozwiedzaliśmy. Krótka wizyta w Muzeum Moto Guzzi. Polecam, jak będziecie w Mandello czy w okolicach jeziora Como, żeby zwiedzić, bo jest naprawdę świetnie. Popatrzcie jeszcze na parę wrzutek z całego eventu. Tutaj co roku we wrześniu jest właśnie impreza z okazji urodzin Moto Guzzi. A teraz widzicie fabrykę dalej prawdziwą, jedyną od samego początku Moto Guzzi. Seryjnych motocykli to także cała masa customów. Są to bardzo wdzięczne do przerabiania motocykle, jak widać. Genialne. Wow. Sam karbon, po prostu sam karbon, tytan i aluminium. Silnik jak z modeli 1200, quattro valvole. Zobaczamy kolejne budynki klasycznej, zabytkowej fabryki Moto Guzzi i podążamy do tunelu. I tu właśnie fauseteczka wprost przy gigantycznym wentylatorze aerodynamicznym. Tam Norge. Proszę bardzo, tu była premiera rok temu. Myślałeś kiedyś, jak to jest jeździć na penisie? To jest najładniejszy penis, jakiego widziałem. No. Bardzo ładny. To jest z jednego kawałka, patrz jak to wykrupali. Przechuje. A teraz przechodzimy do linii montażowej. Od ponad 100 lat składane są Moto Guzzi. Mamy aktualnie linię z V100. Pięknie. Czyściutko. Magni Guzzi. To będzie to? Z innowacyjnym zawieszeniem. Full carbon. Patrz na to łożyskowanie wahacza podwodne. Może być to? I tak świętują guziści. Kolejny rok wstępu. Tak się bawi Mandello. Do zobaczenia za rok.